październiku 1947 roku dyrektor w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, pułkownik Julia Brystygierowa, przedstawiła szeroki plan działań mających na celu agenturalne rozpracowanie instytucji Kościoła, ograniczenie jego działalności oraz oddziaływania na społeczeństwo. Plan ten zapoczątkował wieloletnią walkę komunistycznych władz z Kościołem, bezpośrednią i propagandową. Władysław Gurgacz-Sem urodził się 2 kwietnia 1914 roku w tradycyjnym polskim domu w Jabłonnicy Polskiej koło Krosna. Po ukończeniu gimnazjum w lipcu 1931 roku wstąpił do Kolegium Jezuitów w Starej Wsi. 2 lata później złożył pierwsze śluby. Maturę zdał w Kolegium Jezuitów w Pińsku, a potem wyjechał na studia filozoficzne do Krakowa. W Wielki Piątek 1939 roku na Jasnej Górze złożył akt całkowitej ofiary za ojczyznę w niebezpieczeństwie. W 1942 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Wiosną 1945 roku z powodu choroby został przeniesiony do Gorlic, gdzie był jednocześnie pacjentem i kapelanem szpitalnym. Podczas kazań piętnował destrukcyjny materializm oraz jego komunistycznych wyznawców. W maju 1948 roku na prośbę Stanisława Piuro Emira został kapelanem Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Przyjął pseudonim Sem od Sługa Maryi. Przebywał cały czas w oddziale, mimo że przełożeni w zakonie byli temu przeciwni. On jednak nie chciał opuścić swoich chłopców. Obawiał się, że bez jego opieki zejdą na złą drogę i sprzeniewierzą się ideałom, o które walczą. Aresztowany został 2 lipca 1949 roku w Krakowie. Kilku żołnierzy z jego oddziału przeprowadziło nieudaną akcję napadu na krakowski bank. Kapelan nie uczestniczył bezpośrednio w akcji, lecz poczuwając się do pełnej współodpowiedzialności za losy pochwyconych przez milicję i UB członków oddziału, zrezygnował z ucieczki i oddał się w ręce organów ścigania. Stwierdził: moje miejsce jest tam, gdzie moich chłopców. Byliśmy razem, dlatego do końca będziemy dzielić wspólny los. Jego proces w sierpniu 1949 roku stał się pretekstem do zajadłej antykościelnej akcji propagandowej. Skazany na karę śmierci odmówił napisania prośby o łaskę. W ostatnim słowie na procesie powiedział: uważam się za przedstawiciela 24 milionów Polaków, którzy nie zgadzają się z obecną rzeczywistością i modlą się o wolność. Osądź mnie, Boże, i rozstrzygnij sprawę moją. Ksiądz Władysław Gurgacz został zamordowany 14 września 1949 roku w więzieniu na Montelupich w Krakowie.